Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Eee, mam nadzieję, że cieszycie się widząc mnie, bo ja cieszę się widząc was. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Eee, no i oczywiście zapraszam do meldowania swojej obecności. Tak samo zapraszam na stronę ergol.com tam z kodem Koza macie 7% zniżki. Eee, powiem tak, no na Ergolu myślę, że możecie znaleźć koszulkę Olimpiku Marsylia. Eee, z którym właśnie się zmierzymy. Nie znajdziecie na Ergolu stad Velodrom, bo stad Velodrom jest jeden i jest piękny, i na, na którym my się teraz wybieramy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, właśnie w przypadku tego meczu na legendarnym obiekcie. E, będą drobne zmiany przed tym spotkaniem, bo musimy je zrobić. Musimy dać odpocząć niektórym zawodnikom, no i też umówmy się. E, nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie wygrać w Marsylii. Nie, żebym nie wierzył, ale nie wierzę. E, więc tak, to co istotne, na lewej stronie w tym spotkaniu wystąpi sobie e... Agostę? W ten sposób to obrócimy? Nie, żal mi tego napastnika naszego młodego, więc tu zrobimy taką zmianę, że zagra Tercic? No nie, no bez żartów. No Tercic tutaj zagrać nie może. Jeszcze myślę, żeby zrobić to tak. No ale Piccini na boku też nie. Więc tu zagra sobie w ogóle Warga, e, a Łusie z ministerciczem. Więc w ogóle w taki sposób wyjdziemy na to spotkanie z Bielikiem w środku pomocy, a na obronie e, zagra sobie Piccini. Chcę to, czy ja chcę to zrobić? Nie wiem, po co ja to kliknąłem, po co ja to robię? Bez sensu. E, Nisic tu sobie zagra, a tu zagra Bielik, więc wracamy do takiego ustawienia. E, ale musimy to zrobić, znaczy w sensie, ja staram się bronić em, tych najbardziej kluczowych i najczęściej męczących się zawodników, a z Marsylią. Przegrywamy po rzutach karnych, słuchajcie, e, więc wstydu nie ma, e, bo rywal godny, a e, mecz zdający się być e, wyrównany. E, no, i teraz tak naprawdę nasz fokus e, już tylko koncentruje się na lidze. E, no, i to jest dla nas najważniejsze. Mamy informacje o tym, jak rozwija się nasz e, goalkeeper, e, cieszy mnie to bardzo, aczkolwiek bardzo też możliwe, że jest to ostatni sezon, który spędzamy razem, bo mam ogromną nadzieję, że. Yy, mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku pozycję bramkarza czeka zmiana i yy, że powróci tutaj Simon, który liczy, że nam się dobrze porozwija. Dobra. Yy, no to co? Gramy z Monaco, yy, obiektem naszych westchnień i pragnień, zespołem, który znajduje się na miejscu 10. Yy, no i zobaczymy. A Swifa został sprzedany. Yy, to mnie bardzo cieszy. I co on tam nam powiedział jeszcze raz? Yy... A, że, że, że ten, yy, że, 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 że żeby nasze relacje chyba zostały takie same, nie przy tej wiadomości, przyznam szczerze. I to co mnie martwi, nie sądziłem, że aż tak zmęczony będzie nasz zespół przed tym meczem. No tutaj zmian nie zrobimy. E, ta jedenastka poradziła sobie z Paris Saint Germain. Zobaczymy, czy poradzi sobie z Monaco. Wątpię. No, no troszeczkę za dużo zmęczenia było. Nie, ma nie miałem pojęcia, że aż tak będziemy wyczerpani po tamtym starciu, ale w sumie było dogrywki i tak dalej. No, można było się podłożyć. Nie no, ale zupełnie na poważnie. No, szkoda tej porażki z Monako, Chociaż oczywiście, no, no, wstydu też nie było, bo w miarę wyrównane zawody. My tutaj cały czas pracujemy nad czyszczeniem kadry z piłkarzy, którzy nie przystają do poziomu ligue. 1, bo to jest dla nas najważniejsze, bo no, mam coraz większą nadzieję i coraz większe także wrażenie, że. Uuu, uh, ten Girot to fajny Że uda nam się utrzymać w tej lidze No i oczywiście trzeba planować kadrę na kolejne rozgrywki W których raczej my nie będziemy już prowadzili PAU Ale No Mój profesjonalizm każe mi myśleć o tym Jak ten zespół dalej będzie wyglądał Bo ja się tutaj w tym klubie czuję naprawdę bardzo dobrze Wydaje mi się, że wy także Bo, bo, bo widzę, że ta kariera wam się podoba I też wiele osób tak samo jak ja było zdziwiony tym, jak szybko Sesk Fabregas osiąga tutaj sukces, bo um, te wyniki, które wykręcamy, to, że w pierwszym sezonie bardzo niespodziewanie awansowaliśmy, przede wszystkim to, że, e, to, że y, się utrzymujemy tutaj, e, no, 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 to, to jest naprawdę sukces, ale nie możemy jeszcze powiedzieć, że się utrzymaliśmy, a tego chcemy. Zatem wygrajmy z Lorią i bądźmy o kroczek bliżej. Tak też się dzieje. Jeboła oraz Musaba strzelają te bramki. No i tak, jak były piłkarz Wisły Kraków, e, no już przyzwyczaił nas do tego, że może nie, nie w każdym meczu, ale że w miarę możemy na niego liczyć, tak inni piłkarze zawodzili i ci wypożyczeni są lekarstwem na te nasze bolączki. I to jest coś, co bardzo mnie cieszy. A my zajmujemy teraz miejsce 14, e, więc to jest naprawdę e, piękna sprawa. E, I utrzymanie się w tej okolicy, no to to będzie coś naprawdę dającego nam legitymację e, do prowadzenia wie, wielkich klubów ligi francuskiej bądź, bądź naprawdę jakichś przyzwoitych innych marek, bo słuchajcie, no wyciągnęliśmy średniaka drugiej ligi francuskiej na poziom spokojnego, znaczy jeszcze ja, ja to mówię dosyć pewnie, ale jeszcze to się nie wydarzyło, ale ale zakładając, żeby się tak zakończył ten sezon, no to ze średniaka drugiej ligi Robimy solidnego beniaminka, który się solidnie utrzymuje, nie? Więc to naprawdę powinno budzić e, respekt. W tym meczu zrobimy tylko jedną zmianę, a mianowicie nie zagra Sako, e, no bo ten musi odpocząć. Nasz kapitan kończący karierę został zastąpiony Sako. Wydaje mi się, że no jest w stanie to znieść. E, a kiedy wchodzi na boisko, no to nie zawodzi, bo zdobywa bramkę. To zresztą jest nie pierwszy gol, którego on strzela. E, no a bramka o tyle istotna, że... Była ona na 2-1. Szkoda, że w 88. minucie straciliśmy koncentrację i tym samym cenne dwa punkty wypadły nam z rąk. No bo Troj wydawało się być zespołem, z którym powinniśmy może nie bez trudu, ale, ale wygrać. No mimo tej niezłej pozycji w tabeli, nie ma drużyny, na którą możemy patrzeć z góry, w sensie takim, że podchodzimy do meczu myśląc, że, że będzie łatwo. Nie? To, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że te wyniki. Są cały czas w moim odczuciu ponad stan Są cały czas w moim odczuciu e, Naprawdę za dobre aż e, No dobra, gramy z Marsylią Dziewiąte miejsce zajmują nasi rywale e, Z którymi po ciężkich bojach Odpadliśmy z pucharu Ale w tym momencie wyglądamy dużo lepszej Przed tym meczem e, Kadrowo, e, wytrzymałościowo Ale niestety po raz kolejny To oni są górą Jeboa e, strzelił pierwszą i jedyną naszą bramkę W tym meczu, ale potem Ach, odpowiedzieli, yy, odpowiedzieli zawodnicy z zespołu na południu. No dobra, czekamy dalej. Piętnasta lokata mnie osobiście bardzo satysfakcjonuje. Słuchajcie, piętnaste miejsce w pierwszym sezonie to by było coś. Trzynaste yy, albo dwunaste to byłby gigantyczny sukces. Yy, ale tak jak mówię, piętnaste to, 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 to bym brał w ciemno. Yy, no dobra, gramy teraz z Dijon, czyli zespołem ze strefy spadkowej. I tutaj już fajnie by było wygrać, bo z poprzednim mecz w poprzednim meczu. Z strefą spadkową zremisowaliśmy. Dobrze by było tu zdobyć trzy punkty, i to nam się udaje. Agostę, Jeboa nasz Norwek oraz ten wypożyczony piłkarz z Paris Saint Germain strzelają cztery gole. Dwie bramki aż stracone, ale umówmy się: dopóki punkty się zgadzają, to ja tutaj jestem. Bardzo zadowolony. E, mamy już 4 punkty przewagi nad Lorient, więc coraz bardziej oddalamy się od tych stref, które śmierdzą trochę spadkiem. To jeszcze nie jest, wiecie, strefa spadkowa, ale tak już tam trąci. Jak dobrze zawieje, to czuć e, i słychać te jęki tych, którzy w przyszłym sezonie grać będą musieli e, w, rozrywka, w rozgrywkach na niższym szczeblu, czego my absolutnie nie chcemy. Teraz Nicea majaczy nam na horyzoncie, zatem e, nie wiem czego się spodziewać. Obstawiam, że to będzie około ósmego miejsca. Trzecie miejsce Nicei, czyli bardzo dobrze sobie radzą w tym sezonie, ale przed tym meczem są mocno zmęczeni w przeciwieństwie do nas. Ale niestety byli w stanie wynik dowieść e, i wygrywają z nami 2 do 3. Szkoda, szkoda. Myślałem, że uda nam się ich ugryźć. E, Asuifa e, mówi o tym, że zasługuje na to, żeby wrócić do podstawowego składu. Troszeczkę się z tym nie zgadzam w sensie takim, że za kogo? Jeboa strzela. Ten wypożyczony z Monaco piłkarz strzela. Wypożyczony z PSR, piłkarz strzela. Tak naprawdę zawodzi w jakiś sposób Barkok, chociaż tutaj trzeba byłoby zobaczyć jego statystyki. Asyst, bo może się okazać, że on nie pakuje piłki do siatki, ale bezpośrednio przyczynia się do tego, że zdobywamy gole. Zatem zobaczmy sobie szybko statystyki. Zobaczmy sobie szybko tutaj. No i to jest 5 asyst w tym sezonie. I obecna forma jest, jest taka na poziomie okej, okay, no nie? Więc. E, więc szału nie ma, ale źle na pewno nie jest e, Teraz jesteśmy Podczas przerwy reprezentacyjnej e, Mamy już marzec I słuchajcie e, Marzec oznacza, że zbliżamy się powoli Do końca tego sezonu I e, jeżeli e, Czekajcie, kto jest unsettled? E, nie ty, nie ty, tylko ty no to ja po, po, pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy. Jak Ty jesteś, Anself, to sorry, a tego gościa, wiecie, co bierzemy do klubu, e, bo możliwe, że uda nam się go sprzedać, a jak nie, to i tak poszerzymy kadrę i tak zarząd zobaczy, że coś się z tymi miurami dzieje. To oni zawsze tam to lubią. E, dobra, ale to co istotne, słuchajcie, zobaczmy w kalendarzu, ile spotkań przed nami. E, mamy oczywiście jeszcze cały kwiecień grany, mamy maj e, i w maju zaledwie trzy spotkania, więc jeżeli po kwietniu My cały czas będziemy w tej bezpiecznej strefie utrzymania, no to będziemy szukali nowego miejsca pracy. Wydaje mi się, że to ma największy, że to, że to ma sens. Zatem teraz walczymy o to bezpieczeństwo, ale jeżeli uda nam się je wywalczyć, no to będziemy mogli powiedzieć, że tutaj dwa sezony bardzo solidnej pracy i dwa sezony, po których wszyscy będą Seska Fabregasa wspominać z naprawdę dużym rozrzewnieniem. I, no I chcemy większych wyzwań. Jak na razie skupmy się na lidze, bo tutaj e, kakuta Fulton oraz kakuta sprawiają, że lens wygrywa z nami 0 do 3. No, i jesteśmy po prostu rozbici u siebie. No, ale na ten zespół mam wrażenie, że nigdy nie jesteśmy w stanie znaleźć po prostu argumentów. No, miejsce 15 cały czas jest i może być to bardzo bezpieczne miejsce 14, 15, jeżeli uda nam się wygrać z Montpellier. Swoją drogą mam wrażenie, że identyczny zestaw spotkań mieliśmy, jakby w tamtej rundzie. Dobra, gramy z. Znaczy, mam propozycję za Wargę, propozycję z legii Warszawa. Taki bardzo legijna propozycja, nie? Duże pieniądze za gościa, który absolutnie nie poprawi gry. Wszystko się zgadza. Widać, że jakby szefostwo Legii y, ma się dobrze. Y, bo to, taka, taka decyzja w stylu, w stylu zarządu prawdziwej Legii Warszawa jest. Myślę, że y, kibice stołecznego klubu, jak i Ekstraklasowi się ze mną zgodzą. Ja sam Ekstraklasy nie oglądam, ale, ale takie rzeczy to się wie. Y, no dobra, zobaczmy to spotkanie. Remisujemy z Montpellier, więc cieszył się wszyscy dookoła, tylko nie my. E, zarówno jedni, drudzy, jak, jak i drudzy, którzy brali udział w tym starciu. E, no i czekamy na mecz z Unger bodaj, no jeżeli tu udałoby nam się wygrać, no to jest szansa nawet wspiąć się jeszcze wyżej, więc fajnie by było, słuchajcie, zobaczymy w jakim stanie podchodzimy do tego spotkania i fizycznie wyglądamy naprawdę przyzwoicie, więc nie wydaje mi się, żebym chciał dokonywać tutaj zmian, wygrajmy, to po prostu wygrajmy i bądźmy zadowoleni. Dziękuję. Jeden do trzech, dwie bramki eboły, jedna musaby, więc naprawdę możemy być zadowoleni z tego zespołu. Naprawdę możemy być tutaj szczęśliwi z tego, jak to się wszystko nam układa. Zmiana w kalendarzu jest tylko konieczna od razu, żeby dać odpoczynek. Bez treningu wejdziemy na spotkanie z Lil. E, ważne zwycięstwo, wartościowe zwycięstwo, więc i e, odrobina deku się należy. Dostajemy propozycję za Lokomta e, z GKS-u. E, no tak, no z górnika Łęczna. E, spoko, spoko. Tutaj dużo ekstraklasowych klubów nagle się nam interesuje. E, no a my gramy z Lil, które jest zaledwie. Ósme to jest fatalny wynik. Z nami remisują, co też jest e, swego rodzaju porażką, e, jeżeli, jeżeli chcą piąć się w górę. Naprawdę wydaje się, że jest to ciekawy sezon pod względem czołówki ligi francuskiej, i będziemy mogli myśleć, żeby przebierać tutaj w ofertach naprawdę fajnych drużyn, bo i Marsylia jest skrajnie niezadowolona, zakładam. I Lili jest skrajnie niezadowolone i Monaco jest niezadowolony, i ja powiem szczerze: do Monaco mam drobny uraz za to, że nie przyjęli naszej propozycji e, przejścia tam. Więc ja osobiście najchętniej zmieniłbym e, obecny klub na Marsylię w tym momencie. No, zobaczymy, czy to nam się uda. Na razie skupmy się, słuchajcie, e, na tym, co tutaj się dzieje. Łu e, zmieni się z Terciczem, więc aż dwie zmiany w bloku defensywnym, ale one są potrzebne. E, oraz tutaj zobaczymy, jak poradzi sobie. Na środkowym pomocniku, a SWIFA. Ale ten jest w ogóle bez treningu. Coś się bardzo nie tak za SWIFA. Nie wiem, nie wiem czemu tak jest. Wypadł nam jakby z tych kolejek i do nich nie wrócił. Mimo, że na ławce rezerwowych, a nie jest. No to niech on sobie wskoczy tutaj, bo i tak U jest zmęczony. Więc niech on sobie wskoczy tu. No zobaczymy. Boję się tego spotkania ze stadrem. Po prostu przez to, że ta obrona została mocno przebudowana. No i to widać po czterech straconych gorach. Musaba z przodu robił co mógł. Ale widzimy, że nie mógł zbyt wiele i powiem szczerze, że ten Musaba jest zawodnikiem, na którego naprawdę warto, jest nazwiskiem, które naprawdę warto zapamiętać, a my bardzo szybko z tego miejsca 14 wracamy znów w okolice strefy spadkowej, ale w ogóle się nie martwię, bo to jest 13 punktów przewagi, zatem tutaj z dużym spokojem spoglądam na naszą pozycję w tabeli i absolutnie nie ma powodu do... Jakiegokolwiek niepokoju, jakichkolwiek narzekań. Robimy też tak, bo ten junior już jest sprzedany, więc, no tak, średnio mi na nim zależy. Bardziej wolę, żeby inny młody był na ławce, taki, z którym będzie można mieć, mieć, mieć dalej nadzieję i plany. No to co? Gramy teraz z Lionem, no i możemy szukać nowej pracy no bo tutaj już jesteśmy bezpieczni, tu jesteśmy zadowoleni, więc cele wykonane. E, niespodzianka w lidze, myślę, że duża, sprawiona, bo raczej kiedy wszyscy widzieli nas awansujących do Ligę, to mieli nas za, za, za taką pod, potencjalną czerwoną latarnię i dawcę punktów, a tak, broń Boże, nie było, no bo e, zresztą raz wygraliśmy z Paris Saint-Germain, e, no i jesteśmy, słuchajcie, rozchwytywani, bo dostajemy propozycje ze Strasburga, e, no i to jest zespół większy niż nasz, ale nie ukrywam, że ja się czuję za mocny w tym momencie na taką propozycję pracy. Czy oni mają europejską piłkę? Wątpię. To jest siódmy, to jest siódmy zespół. Ja wolę się zaproponować Marsylii. Ja wolę się zaproponować Marsylii, bo ja wierzę, że z Marsylią możemy zrobić e, duże rzeczy. Zobaczmy propozycję pracy. Jest Erbelipsk, ale tutaj szczerze powiedziawszy... To są chyba aż za wysokie progi dla nas. Cała Bundesliga by nas chciała, łącznie z Bayernem. Ale ja bym chciał tę Marsylię. Zobaczmy, bo wydaje mi się, że to jest naturalny kierunek, w którym moglibyśmy pójść. A jest to zespół, w którym mielibyśmy dużo większą wolność w wydawaniu pieniędzy. Mamy zatem tutaj. Informacje o transferze Lokomta. no my akceptujemy, bo chcemy go sprzedać i tu nie mamy problemu. Mamy informację o tym, że kończy się wypożyczenie tych dwóch gości, którzy dali nam utrzymanie tak naprawdę, ale co z Marsylią? Możemy przejść do Marsylii. I moim zdaniem to jest super kierunek, słuchajcie. Moim zdaniem to jest super kierunek. Mamy tutaj duży budżet. Yy... Mamy tutaj duże możliwości, bo, bo to jest zespół, który zdecydowanie bardziej wolę niż Strasburg. Oferty z Monako chyba nawet nie było, o ile się nie mylę, prawda? Zobaczmy. Są duże propozycje z. Arsenal kusi. Może się tak kiedyś skończyć? Zobaczymy. Jest Monako. No, Monako jest dziesiąte. No, bo to są dwa zespoły, które bardzo bym chciał zobaczyć. Tylko problem z Monako jest taki, no, że tam by, byłoby bardzo duże. Parcie na tę młodzież, prawda? Z drugiej strony. No Monaco miałby. Monako często lubi podpisać też zawodników doświadczonych. Monaco nie wiem, kiedy prowadziliśmy, nie pamiętam. To jest fajny kierunek też. I to jest też naturalny kierunek. Wydaje mi się, że tam też moglibyśmy pieniądze wydawać. Zatem tu robimy sobie na pewno szybką symulację. Wygrywamy mecz z Saunetiem w ogóle. Tak, na luzaku totalnym. Eee, no i czekamy na to, co się tu wydarzy. Czy to Monako nas będzie chciało, czy nie? I. Chce nas też Monako. Przejdziemy do tego Monako. Przejdziemy. Wtedy byliśmy niegotowi, ale teraz uważam, że jesteśmy gotowi. Słuchajcie. Zmieniamy za ten zespół i uważam, że y, Pału może być z nas dumny. Może być dumne, może być nam wdzięczny, my możemy być wdzięczni im i uważam, że to jest taki koniec kariery y, w tamtym zespole naprawdę fajny, bo y, no tutaj zostały nam dwa mecze w sezonie, jeżeli chodzi o Monako, prawda? I to był bardzo zły sezon, PSG i Stadrem, y, więc nawet jeżeli coś tutaj ugramy, to te 6 punktów, nie wydaje mi się, żeby zbyt wiele zmieniło. A potem te oferty transferowe, dobrze wiemy, znaczy oferty zmiany klubu, dobrze wiemy, że nie działają jakoś e, fenomenalnie. E, ewentualne 57 punktów to, to nie jest w ogóle z, z zasięg do Europy, więc tu e, już, już tak naprawdę nic się, e, nic się nie da zrobić w tym momencie. No dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o juniorów. Mamy tu jednego, który wygląda całkiem przyzwoicie. Zobaczmy jego plan rozwoju. To jest lewy wahadłowy, tylko to jest lewy wahadłowy, który nie potrafi bronić, więc to będzie nasz lewy skrzydłowy, a potem pomyślimy co dalej z tym jego mościem, bo wydaje mi się, że warto go wyciągać jak najwyżej, jeżeli chodzi o, o pozycję na boisku. Dalej mamy tego Rosjanina, tego Niemca, który wygląda całkiem przyzwoicie. No ale tutaj też zmiana pozycji i Dążenie, na, no tutaj też musimy go dać na bok, e, więc róbmy na razie z niego prawo skrzydłowego. E, dalej, dalej, tak. No, tego Aguilara możemy od razu uwolnić. E, tego pana możemy spojrzeć na niego, bo tu jest duży potencjał, ale podstawowy ten jest niski, ale go podpisałem przez przypadek zamiast go rozwijać, dobra więc tak, nad, nad tobą pracujemy nad tobą pracujemy nad tobą mój drogi e, zobaczmy, co tutaj się dzieje ojeju, kim ty jesteś prawem, to tak, zróbmy z niego słuchajcie, prawego wahadłowego na początek a potem się pomyśli yyyy e, a potem się pomyśleć, więc na razie RWB A potem e, zobaczymy I póki pamiętam, przejdziemy też do tego młodego e, Od razu, żeby go e, Żeby go prześledzić Więc e, Gdzie jest ten, no w sumie będzie chyba Najmłodszy w drużynie obecnie, prawda e, Tak jest, więc tu musimy od razu zobaczyć Development plan e, On jest CF-em, ale nie umie strzelać To będzie bardziej środkowy pomocnik Moim zdaniem, e, ale też nie e, Więc weźmy na razie Zróbmy z niego Kama Niekąd tam sobie schodzi, ale od razu możemy też temu zawodnikowi jak najszybciej podziękować. Zresztą mamy tutaj paru zawodników, z którymi raczej się już będziemy chcieli rozstać. No i to jest dobry chyba moment, żeby to zrobić, prawda? Żeby już, żeby już zdefiniować tych piłkarzy, niektórych chociaż wiecie, co paru jest na wypożyczeniach, więc dopiero jak oni wrócą, to będziemy to robili. Myślę, że Musaba przede wszystkim jest zachwycony e, tym, gdzie trafi niedługo, bo. No bo trafi tutaj pod skrzydła trenera, który mu zaufał, więc, więc fajnie. No dobra, ten jest. Za, jesteśmy pod wrażeniem, ale, ale i tak go sprzedamy. No czekamy teraz na mecz z Paris Saint-Germain. Wydaje się, że możemy też spróbować słuchajcie, już tutaj zaimplementować naszą taktykę z. naszą taktykę z, z, z pału to będzie chyba miało sens, żeby zrobić to teraz e, i zaproponować im ten system. Zatem jesteśmy nie Anglia, ale Francja. E, jest tutaj Pau. No pięknie, że nam się to udało, słuchajcie. Jestem, e, jestem tak zadowolony, że, 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 że to Pau utrzymaliśmy. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy. No i zobaczmy, e, czym tu dysponujemy. Na pewno e, Fufane jest piłkarzem, którego chcielibyśmy tutaj umieścić na tym e, miejscu. E, a nuniesz, nuniesz tu też może zagrać. Nuniesz tu, nie, tu, tu, tu również może zagrać. Więc tu Nuniesz, tu Fofana. E, na dyszce. Na damy sobie na razie. No to jest dobre pytanie, kogo? E, bo ty się nie nadajesz. Fofana się nie nadaje. Nuniesz na dyszkę. E, plata na prawej stronie, bo tu potrzebujemy tego tempa. E, no ale mamy jeszcze diatę. Więc wydaje się, że z Diatty możemy spróbować zrobić dyszkę, chociaż on tak najmniej pod tę dyszkę pasuje, ty też najmniej. No tutaj na pewno Diatta wskoczy, więc na razie niech to będzie w ten sposób. Jest Korona i Korona może być dobrą dychą, więc zaproponujmy Koronie miejsce tutaj, a Nunesowi miejsce tutaj w ten sposób na razie niech to będzie Mbabu na prawej obronie e, tu potrzebujemy Dizasiego, na razie niech on się tu pokaże że e, tego pana zostawiamy sobie na razie tutaj chociaż nie, no ja wolałbym tutaj Marcelę, żeby dać szansę młodemu no i mamy lewą obronę, gdzie jest Kajo, Enrique i on na razie tu zostanie, na pewno prawa strona będzie wymagała dużych zmian, bo jest i Karsdorp, i Wersajko, e, i Mbabu, więc tu musimy się zastanowić jak to dalej będzie wyglądało ale na razie, tak jak mówię, wiecie, tutaj robimy to bardzo tutaj na razie skupiamy się na bardzo doraźnych zmianach. To są takie porządki bardzo, bardzo początkowe. Zapisujemy sobie to i robimy z tego skład aktywny. No i to co istotne, rezygnujemy na razie z Nubela jako podstawowego bramkarza. E, tu damy szansę Lokomtowi albo Majeckiemu, e, w sensie z Paryżem zagra Lokompt, w kolejnym meczu zagra Majecki, tu pod, podchodzimy słuchajcie do tego, e, do, 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 do tych dwóch spotkań jako do przedłużonego okresu przygotowawczego, na to zwracamy udział, e, w, uwagę w taki sposób, zatem gramy z Paris Saint-Germain, skład jest wypoczęty, e, no zobaczymy jak sobie poradzimy z Paryżanami u siebie. Przegrywamy 1-4, ale po, pa, pamiętajcie, to jeszcze nie jest nasz zespół, to jeszcze nie jest nasza drużyna. Na dużym spokoju, na dużym spokoju trzeba do tego podejść. E, czekamy na to, co wydarzy się tutaj dalej. Mamy propozycję transferową od razu dla tego młodego z Termaliki. No kochają tego naszego Fabregasa w Polsce naprawdę mocno, bo cokolwiek się nie dzieje, to, e, to dostają propozycję z ten... E, Mamy informacje też z szatni, prosto. No dobrze, na spokojnie. Słuchajcie, ja nie mówię, że też zostaniemy przy tym, przy tym systemie, w którym jesteśmy obecnie, ale na razie wprowadzam to, co znamy. Potem będziemy myśleli: w kolejnym meczu Marsyleu nie wystąpi. No rzecz jasna, więc tu zaprosimy sobie ciebie i tu zaprosimy sobie nie Nubela, a Majeckiego, No i Marsyleu, spadaj na razie sobie tutaj na ławkę. Dobra, więc to mamy zrobione. I czekamy zatem na wynik meczu ze stadrem. To spotkanie kończy się wynikiem 2 do 2 spoko. Jest na czym budować na pewno w tym Monaco, i do tego, i to jest podejście, które powinniśmy mieć. To, co istotne, no, Nübel, mamy informację o jego występach, ale on zakładam, że wróci teraz do Bayernu Monachium. Zresztą, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Sytuację kontraktową No bo teraz musimy się takimi rzeczami zająć Więc tak Jest majecki, któremu kończy się kontrakt I tutaj absolutnie trzeba dać mu przedłużenie eee, Okej okay. Czyli on chce wy... to, to jest propozycja w dolnych progach finansowych Więc przedłużamy Brak klauzuli odstępnego 3 lata Super Jest fofana, któremu kończy się kontrakt I który No zakładam, że gdzieś odchodzi No bo nie mamy możliwości negocjacji Możemy negocjować kontrakt z Koroną i zrobimy to, no bo potrzebujemy go, e, my go sprzedamy, ale no, wiecie, e, chciałbym, chciałbym go sprzedać na naszych warunkach zakładam. No boli mnie to odejście Fofany, bo nie wiem co z nim. E, jest tutaj jeden młody Matazo, jego trzeba przedłużyć na pewno, e, bo tutaj widzę potencjał. E, dalej mamy Siemę Versaiko, któremu kończy się umowa. I którego także chciałbym przedłużyć. No jestem ciekawy, gdzie ten newsów FOFA idzie. Zaraz to sobie zobaczymy. No tu nam się to nigdzie nie wyświetla. Zjemy psycho tutaj tak samo proponujemy umowę, ale to jest tylko taki sa sign to sell. Po prostu, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, z którego najprościej będzie nam zrezygnować na boku tej obrony. Tak jest, więc ja tutaj od razu daję go do listy transferowej i ze CM raczej będziemy rezygnowali. Chociaż jest to nasz jedyny prawdziwy taki, znaczy no, Mbabu też. No dobra, zobaczymy to za chwilę. Na razie jest młody Pelegrini, tutaj znowu to jest sign to sell, bo podpiszemy z nim umowę, akceptując te warunki, ale tylko i wyłącznie po to, żeby Pellegriniego od razu, bez skrupułów wystawić na listę transferową. Tutaj naprawdę musimy zrobić strogą przebudowę, bo, no bo to Monaco nie może tak wyglądać. Marcelę zaniedbany, to jest piłkarz, który absolutnie e, musi dostać przedłużenie kontraktu. E, dalej mamy e, tego młodego Pawlowicza. I wiecie co, wydaje mi się, że jego możemy e, oddać rynkowi. Tego młodego nie podpisuje, bo, bo nie ma twarzy, więc to jest jakby niech się nim zajmą. E, Lokomta trzeba podpisać, absolutnie, bo tu będziemy musieli rozważyć ten... Nie, 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 tutaj musi być przedłużenie. Panie Lokomt, co ty mi ten, rotacja, ważny czy kluczowy? Ważny, spoko, nie ma problemu, bo wydaje mi się, że... No nie, no nie bez przedłużenia, tylko ja chcę dwa lata, ale on się nie zgodzi na dwa lata... No dobrze, to my chcemy rok przedłużenia w takim razie i on się na to zgadza. Spoko. Brak klauzuli odstępnego. To oczywiste. No i no nie dostaniesz dłuższego lepszego kontraktu niż miałeś. Okej. Okay. To, to, to są niezłe warunki w moim odczuciu, więc mamy go przedłużonego, spoko, e, patrzymy zatem na to, kto został tu dalej, jestem Pawłowicz. dobra, zrobimy tutaj sign to sell z nim, zobaczymy, czy to się uda, 20 tysięcy, spoko, e, aha, bo ja go dałem bez... No to, to bez sensu wyszło. No dobra, ale słuchajcie, mamy sytuację tutaj mocno uspokojoną. Co się dzieje z tym fofaną? To jest teraz dla mnie pytanie, eee, bo, bo, bo tego troszkę nie rozumiem. Czy, gdzie odchodzi nasz jeden z najlepszych zawodników do Herty Berlin? Okej, okay. no to to jest bardzo zła informacja. To jest bardzo zła informacja. Patrzę jeszcze, czy jest ktoś, kto ma podobną sytuację kontraktową, eee, że go tracimy, ale nie zegre jest wyporuszony. Dobra, tak więc resztą tego składu słuchajcie, zajmiemy się w przyszłym sezonie. W tym, tak naprawdę, zastanawiam się, czy jeszcze mamy coś do zrobienia. No, na pewno możemy tutaj pomyśleć o planie rozwoju tych młodych, no bo tutaj to jest istotne. No, i ty bądź teraz sobie broniącym wahadłowym, ale nie widzę przyszłości dla ciebie. Jeżeli chodzi o Ciebie, to tutaj mamy zmianę pozycji. A nie, jeszcze nie mamy możliwości zmiany pozycji, bo to już jest ktoś z podstawowego składu. Dobra, 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 dobra. Teraz to wiele wyjaśnia. Zatem zmieniamy mu pozycję. Overall troszeczkę rośnie. No, i tutaj chciałbym, żeby to był zaawansowany rozgrywający w sensie wysunięty rozgrywający. No, dobra, więc to mamy zrobione. Dostajemy od razu propozycję z Real za Siemem Versailles, i ona jest bardzo dobra w moim odczuciu, bo to jest jego powrót do Hiszpanii. Ja to akceptuję. 15 milionów przyjmę z gigantyczną przyjemnością. E, mamy informację o sprzedaży tego zawodnika i o kończącym się kontrakcie tego pana bez twarzy, ale to pozwolimy rynkowi się nim zająć. Mamy informację od razu o transferze za tego gościa, e, a to jest ten kontrakt, który przedłużyliśmy dosyć sztucznie. Wydaje mi się, że jego e, powinniśmy się pozbyć, bo w bloku defensywnym mamy troszeczkę inne. Plany. Zresztą, ja mam pomysł na jednego piłkarza, którego bardzo chętnie chciałbym u nas zobaczyć. E, Tych i a g, o d. Może to się inaczej pisze. Może to jest Tiago po prostu. E, zobaczymy. Tiago d. Tak jest. Tiago Diallo. 23 lata już ma. E, piłkarz w Twerpi. No, no, to może ta kariera nie wyglądać tak, jak sobie to wyobrażałem, ale jest też jeden piłkarz, którym się zainteresowałem. Słuchajcie, kiedy Arsenal grał z Burnley. Wie, wie, wiem, jak to brzmi, ale wydaje mi się, że to może być akurat ciekawe wzmocnienie dla nas. Burnley oczywiście jest tam, gdzie ich miejsce, czyli w Championship. Chyba, że ich tam nie ma. Czekajcie. Jednak są w Premier League. I tam był taki 22 latek, tylko ja nie wiem czy go znajdę. Jak nie, to na kolejny odcinek go poszukam, bo nie pamiętam zupełnie jak on się nazywał. Nie, no nie znajdę go. Gra z 11 bodaj. No, i wydaje mi się, że on mógłby być naprawdę ciekawy. No, ale nim się zajmiemy w takim razie w kolejnym odcinku, słuchajcie. Tutaj mamy ciekawy scouting odnośnie paru młodych zawodników, ale wydaje mi się, że na początku to my musimy się skupić na pożegnaniach z tego Monako. I to naprawdę będzie trzeba się mocno zainteresować tym, kogo trzeba będzie odciąć od tej drużyny, ale to przyjdzie w. To przyjdzie w, w, w jakby na początku sezonu, kiedy też powracają zawodnicy. Ten ma zmianę pozycji, już wygląda to lepiej. To skrzydło ewidentnie powinno mu służyć. I wiecie co, pójdziemy teraz w odwróconego skrzydłowego, bo bardzo możliwe, że my z tego gościa zrobimy taką dziewiątkę do kończenia akcji. Chociaż z tymi podaniami ciężko mi wyobrazić go sobie. W, w, w Monako dalej. Na pewno trzeba będzie pomyśleć o środku pomocy. Trzeba będzie pomyśleć o tym, czy chcemy grać w ten sposób, czy w, w jaki jesteśmy teraz poustawiani, bo wydaje mi się, że będziemy szukali troszeczkę innych rozwiązań, mimo wszystko. Tiago Jalu jest na naszej liście, bo będzie mnie interesował. Lines, nie wiem, czy będzie mnie interesował. Daję go do listy, ale, ale zobaczymy. Więc na pewno będzie dużo teraz pracy. W tym oknie transferowym, które się za chwilę otworzy, będzie dużo pracy, będzie naprawdę dużo się działo. Wracając z wypożyczenia, nasi zawodnicy, szczególnie cieszy mnie jeden powrót, odchodzi Nybel. Zobaczymy, jaka będzie, w tym samym, jaka będzie tym samym przyszłość naszego polskiego bramkarza. Ale za dziś bardzo Wam dziękuję. To wszystko wyjaśnimy sobie jutro.